No cześć moi drodzy, ja jestem Daniel i witam was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale w dzisiejszym książkowym filmie. Dzisiaj o książkach, a tak naprawdę o aż trzech książkach, ponieważ po pierwsze poopowiadamy sobie o książce Mój pierwszy bal, czyli zbiorze opowiadań, a także później powiem wam coś o książkach Powiedz wreszcie prawdę, a także Graffiti Moon, i także na końcu będzie rozdanie, w którym będziecie mogli wygrać pewną książkę. Dlatego czekajcie do końca i oglądajcie całość filmu. No i jak już wspomniałem na początku, przechodzimy do książki Mój pierwszy bal, która jest zbiorem opowiadań o tak naprawdę takich promach, czyli w Ameryce jest to tak jakby przekład naszej studniówki, coś takiego. No i jak pewnie widzicie i orientujecie się, w tym właśnie zbiorze opowiadań występują tacy bardzo znani nam autorzy takich książek młodzieżowych, literatury młodzieżowej, z którymi raczej bardzo często mamy styczność, jeśli właśnie czytacie takie książki młodzieżowe, i na pewno o tych autorach słyszeliście. Między innymi jest tutaj oczywiście John Green, do którego opowiadania zaraz przejdziemy, ale oprócz Johna Greena mamy również Melissa de la Cruz, Holly Black, Davida Levitana i E. Lockhart, więc jeśli te nazwiska coś wam mówią, to posłuchajcie troszkę o tej książce. Tak naprawdę nie mogę tutaj zrobić takiego klasycznego wstępu, jaki zwykle robię do właśnie recenzowanych przeze mnie książek, ponieważ jest to zbiór opowiadań i nie mógłbym wam streścić 21 opowiadań, bo właśnie tyle ich tutaj jest zawarte. Ale jak już powiedziałam, te opowiadania tyczą się tej takiej naszej studniówki, czyli tego amerykańskiego promu. I powiem wam, że w każdym opowiadaniu każdego autora ten właśnie temat jest troszkę inaczej ugryziony. Czasami gorzej, czasami lepiej, ale naprawdę w tej książce znajdziecie po prostu wszystko. Bo mamy tutaj historię takich i pięknych, i cukierkowych bali, ale także takich bali, które raczej nie są zbyt przyjemne dla bohaterów. Mamy tutaj przedstawione relacje nie tylko takie chłopak, dziewczyna, ale również pojawia się tutaj motyw LGBT, więc jeśli właśnie lubicie ten motyw w książkach, to te niektóre opowiadania będą dla was, ale już za chwilę mówię, o co chodzi. Jeśli jeszcze chodzi o samo LGBT, to mamy tutaj takie związki troszkę zakazane i również takie normalnie przestrzegane przez otoczenie. Więc naprawdę treść tej książki jest bardzo różnorodna, więc każdy na pewno coś tutaj dla siebie znajdzie. Jeszcze jeśli mówimy o różnorodności w tej właśnie książce, to powiem także, że opowiadania różnią się także formą, ponieważ mamy tutaj oczywiście takie zwykłe historie, ale również niektóre historie są troszkę tak retrospekcyjne, a zwłaszcza jedna, która naprawdę mi się spodobała, o której za chwilę wspomnę. Mamy tutaj również jedną historię powiedzianą w formie dramatu, co również było bardzo fajne. No i już może skończę o wielowymiarowości tej książki, bo naprawdę mógłbym tutaj wyliczać jeszcze więcej takich elementów, które tutaj sprawiają to, że czytelnik nie nudzi się podczas czytania tych opowiadań. Jeśli chodzi o moją taką ogólną ocenę tej książki, to uważam, że jest ona dobra, bo niektóre opowiadania naprawdę mnie zachwyciły, można powiedzieć, a niektóre wręcz przeciwnie, i tutaj zaraz wymienię przykłady. Bo jeśli chodzi o te najlepsze opowiadania, to oczywiście John Green. John Green, który króluje tutaj w tym zbiorze, który naprawdę ten zbiór buduje, bo to opowiadanie jest naprawdę tutaj najlepsze. Jego styl, jego humor po prostu od razu wkracza i naprawdę czujemy to, że on tam jest. Ten John Green, którego znamy z jego pozostałych książek, więc jeśli lubicie książki Johna Greena, to naprawdę sięgnijcie po to, chociaż dla tego jednego opowiadania. Ale oczywiście nie tylko John Green, bo na przykład opowiadanie Melissy de la Cruz bardzo, bardzo mi się podobało, a także opowiadanie Daniela Ehrenhafta, którego no raczej tak nie za bardzo pewnie będziecie kojarzyć. Ja również go wcześniej nie znałem, tego autora, ale jego opowiadanie właśnie było, które już wspomniałem, to takie retrospekcyjne, w którym troszkę przenosiliśmy się do przeszłości, co również bardzo mi się tutaj spodobało. Więc naprawdę przeczytanie tego zbioru może skutkować tym, że znajdziemy jakichś nowych autorów, których styl pisania może nam się spodobać,
I kto wie, może zdecydujecie się wtedy sięgnąć po ich pozostałą twórczość. A jeśli chodzi o te takie troszkę niefajne opowiadania, to w sumie nie było ich aż tak dużo, bo powiem tak, że było kilka opowiadań, które były mi po prostu obojętne. Że nawet gdyby ich tutaj nie było, to nic by się tak naprawdę nie zmieniło, więc nie były one złe, ale były takie przeciętne. Natomiast jedno opowiadanie mnie troszkę rozczarowało, ponieważ pojawia się tutaj David Levithan, od którego no jednak troszkę oczekiwałem, a jego opowiadanie no nie zachwyciło mnie, a jednak troszkę mógłbym powiedzieć nawet, że zażenowało, bo było takie po prostu Mogę wam trochę zdradzić, że było to opowiadanie LGBT, w którym było dużo takich troszkę brzydkich słów i to w sumie tyle. Historia była taka, no po prostu taka niefajna. Mi się to naprawdę nie podobało. Jeśli sięgnęliście już po tę książkę, to napiszcie mi proszę, czy mieliście takie same odczucia. A więc moje podsumowanie tej książki to, że po prostu była ona dobra. Niektóre opowiadania naprawdę były bardzo, bardzo fajne, a niektóre troszkę tą szalę zrównoważały, więc myślę, że jednak warto sięgnąć dla tych dobrych opowiadań po tę książkę. I uwaga, jeśli zainteresowałem was tą książką, to dzięki wydawnictwu Jaguar w tym filmie będziecie mogli jeden właśnie egzemplarz tej książki wygrać. Ale zasady rozdania będą na końcu tego filmu, więc jeszcze troszkę poczekajcie i wtedy weźcie udział w tym rozdaniu koniecznie i zobaczcie, czy ta książka wam się spodoba. Ocencie to sami. No i jeśli jeszcze chodzi o wydawnictwo Jaguar, to jak już powiedziałem wcześniej, mam tutaj dwie ich książki. I tak naprawdę po obydwie bez problemu możecie sięgnąć, bo naprawdę mi się bardzo podobały. A zwłaszcza ta, o której teraz kilka słów do was powiem. A Graffiti Moon była naprawdę taką fajną, lekką książką New Adult, która naprawdę była taka relaksująca trochę dla mnie. Czegoś takiego ostatnio szukałem, potrzebowałem, więc polecam. O tej książce raczej nie będę się rozgadywać. Natomiast mam tu Powiedz wreszcie prawdę Dany Reinhardt. I ta książka naprawdę z tych trzech była najlepsza. Jeśli chodzi o zarys fabuły, to powiem tylko, że mamy tutaj głównego bohatera Rivera, który jest takim typem chłopaka wrażliwego, łagodnego. Naprawdę nie chcę wam dużo zdradzać, bo ta książka, jak widzicie, jest bardzo cieniutka. Ma ona chyba coś ponad 200 stron, więc naprawdę jeśli no, jesteście zabieganymi ludźmi, to i tak możecie po nią sięgnąć, bo czyta się ją naprawdę bardzo szybko. I jednak oprócz takiej typowej powieści New Adult mamy tutaj coś więcej. Jeśli będziecie widzieli tę książkę w księgarni, to nie przechodźcie koło niej obojętnie, bo jest ona naprawdę warta zauważenia, naprawdę mi się podobała, podobało mi się przesłanie w tej książce, a także sama historia, która była fajnie skonstruowana, fajnie opowiedziana. Nasz bohater jest bardzo ciekawie wykreowany, także podczas czytania odkrywamy jego różne oblicza. Nie chcę teraz tutaj robić jeszcze osobnej recenzji tej książki, bo ten film trwałby w nieskończoność, ale powiem tylko tak podsumowując, że pomimo tego, że ta książka jest no dość mała objętościowo, to jednak przekazuje fajną, bardzo fajną historię, po którą warto sięgnąć, warto się w nią zagłębić. Jest ona taka bardzo, mógłbym powiedzieć, realistyczna, bo nie pokazuje młodzieży jako takich cukierkowych, podkolorowanych osób, a jednak pokazuje ich prawdziwe problemy, więc naprawdę polecam, ja już się nieraz gaduję i teraz przechodzimy do rozdania, które wam obiecałem. A więc uwaga, co zrobić, żeby wygrać jeden egzemplarz książki Mój Pierwszy Bal? Wystarczy tylko subskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę pod tym filmem i w komentarzu napisać chcę przeczytać Mój Pierwszy Bal. I to tak naprawdę tyle. Jeszcze raz polecam wam bardzo serdecznie te wszystkie trzy książeczki. I oczywiście jeśli sięgniecie po nie, to napiszcie do mnie i wtedy porozmawiamy trochę o nich. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu filmu. Do zobaczenia w kolejnym. Pa! I wanna take